Koliber. Miłosz Jabłoński, Stowarzyszenie Koliber. Panie pośle, na wstępie zaznaczę, bardzo mi się podoba pana dzisiejszy strój, bo kojarzy mi się on z pana znakomitym wystąpieniem podczas pierwszego czytania projektu 500+ w Sejmie. Szczególnie mi się podobało ze względu, myślę, że większości osób, na logikę i argumenty tam zawarte, no ale niestety aż 14 posłów ruchu Kukiz 15 zagłosowało za tym projektem. Moje pytanie brzmi, jak pan myśli, dlaczego i czy po odejściu części tych osób, które rzeczywiście ten projekt poparły z ruchu Kukiz 15... Ja nie poparłem. Ja głosowałem, wiem, się wstrzymałem. Pan poseł się wstrzymał, tak. I argumentowałem dlaczego. Tak, oczywiście. No, myślę, że większość to wystąpienie kojarzy. Aż 14 osób poparło ten projekt. Część tych osób już nie ma w ruchu Kukiz 15. Czy uważa pan, że teraz... Pytanie brzmi, jak pan myśli, dlaczego mimo tego, że ten projekt był taki nierozważny, oni go poparli? I czy myśli pan, że teraz ruch Kukiz 15 będzie bardziej, ja się tylko szybciutko dokończę, będzie bardziej skonsolidowany, jeżeli chodzi o głosowania w tematach gospodarczych? Pięknie, dziękuję. Odpowiedź na drugie pytanie, absolutnie nie. Proszę nie liczyć na to, że Kukiz 15 będzie skonsolidowany, bo to jest zbyt duża rozmaitość poglądów i sumień, żebyśmy się... Jakby zaczniemy się konsolidować, to znaczy, że upadła idea wolności sumienia w naszym klubie i zaczynamy być partią polityczną i wtedy możecie nas mocno kopnąć w tyłek, bo to będzie początek końca. Dopóki głosujemy tak, jak głosujemy, to jest piękne po prostu, bo my naprawdę jesteśmy prawdziwi, a nie jesteśmy maszyną prezesa, czy przewodniczącego, czy tam Pawełkopa, wszystko jedno. Nie jesteśmy maszyną i to jest bardzo dobre. I tak nasze głosy nie mają znaczenia, więc nie musimy na siłę mobilizować, łamać sumień i tak dalej. To faktycznie możecie głosować jak chcecie, skoro nie głosujemy nie jak chcemy, tylko jak myślimy, jakie mamy sumienia. To jest co innego. Nikt nas nie przekupuje, nikt nie mówi, koleś głosuj, bo tutaj koleś drugi, prawda? To nie ma takiego mechanizmu. To jest właśnie, to jest piękne. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, jeżeli chodzi o 500+, to paradoksalnie nie był projekt gospodarczy i to paradoksalnie nie był projekt ekonomiczny, to był projekt cywilizacyjny. Tam w projekcie 500+ doszło do zderzenia dwóch spraw. Pierwsza sprawa, oczywiście PiS to sprzedawał jako taki projekt socjalny, rodziny będą, a to jest nieprawda. Tam to był projekt cywilizacyjny. Co jest ważniejsze? Ważniejsza jest socjalizm, rezydywa socjalizmu, czy ważniejsze jest ratowanie państwa przed katastrofą demograficzną? Bo gdybyśmy byli państwem o normalnej strukturze demograficznej i normalnych zjawisku demograficznych, czyli mielibyśmy tą dzietność 2.0 i mielibyśmy strukturę demograficzną nie wyglądającą jak mamuty tuż przed wyginięciem, to byśmy oczywiście, ja bym głosował wtedy bezwzględnie przeciw i tak dalej. Natomiast sytuacja jest bardzo złożona, bardzo szczególna, bo PiS nic innego nie pozwoli w tej chwili wprowadzić w zakresie demografii i jeżeli byśmy mieli możliwość i zablokowalibyśmy ten program, to w tym momencie nic nie zostałoby zrobione dla demografii, nawet tak nieudacznego jak ten pomysł pisowski. A nic nie zrobienie dla demografii to jest katastrofa. To jest po prostu, możemy już kupować sobie trumny i kopać sobie grób. Panie pośle, przy dzietności 1,30... Program się kończy, ostatnie pytanie.